Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Kiedy przechodzimy przez ciężkie wydarzenia, Boży plan wydaje się dla nas niezrozumiały. Wiem, że niektórzy z Was przechodzą teraz przez bardzo ciężkie sytuacje, które nie mają dla Was sensu i które są niezrozumiałe i wydają się niesprawiedliwe. Ale zaufajmy Bogu i czyńmy dobro. Myślę, że sami możemy zadecydować, jak zareagujemy, zanim jeszcze ktoś nawet nas zrani. I uważam, że to powinien być stały element naszego życia z Bogiem. Byśmy zawsze się modlili: Boże, jeżeli ktoś mnie zrani, pomóż mi na to odpowiednio zareagować. A jeżeli ktoś mnie obrazi, pomóż mi nie chować do niego urazy. Bądźmy zawsze gotowi, by wybaczać. W Księdze Habakuka 3:16 do 19 czytamy: Usłyszałem i zatrzęsło się me wnętrze. Głos wywołał drżenie moich warg. Bóle dotykają moich kości, trzęsą się pode mną nogi, bo czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas najedzie. Habakuk wiedział, że jego naród niebawem zostanie zaatakowany przez potężnego wroga i był świadomy bardzo wielu nadchodzących kłopotów, więc drżał z tego powodu i trząsł się. Ilu z Was było kiedyś u lekarza i wkrótce po wizycie otrzymało od niego telefon z prośbą o jak najszybsze przyjście na konsultację? Po takim telefonie można najeść się strachu, zanim jeszcze dotrze się do gabinetu. Spójrzmy na to, jak zareagował Habakuk, zanim jeszcze nadeszli wrogowie. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon. Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory wzduszałyby z krów. Innymi słowy, bez względu na to, jak będzie źle, ja jednak będę radował się w Panu. Słuchajcie, możemy podjąć decyzję, zanim cokolwiek złego się wydarzy, że bez względu na wszystko zawsze będziemy radować się w Panu. Mogę Wam coś powiedzieć? Nie spodoba Wam się to, ale i tak to powiem, bo to prawda. Nie wszystko w naszym życiu będzie się układało tak, jakbyśmy tego chcieli. Takie jest prawdziwe życie. To nie jest film, to nie serial. Są wredni, samolubni, skupieni na sobie, wykorzystujący innych, krzywdzący ich. Ale my możemy podjąć decyzję. Nie musimy czuć nienawiści do ludzi za to, że są wredni. Możemy nawet im współczuć i mieć dla nich litość. I to tak naprawdę powinniśmy robić. Doszłam do momentu w relacji z moim ojcem, w którym było mi go już bardzo żal, bo sam nigdy nie miał dobrego życia, nie miał łatwego startu w życiu, nikt go nie nauczył, jak się odpowiednio zachowywać, choć to nie usprawiedliwia jego późniejszych czynów. To, co mi robił, było złe i on o tym wiedział, ale nie miał dobrego życia. Kiedy umarł, nikt nie przyszedł na jego pogrzeb. Jedyne, co mu pozostało przed śmiercią, to żal. Nie marnujmy naszego życia, bo w wieku 90 lat spojrzymy wstecz i będziemy mieć tylko żal. Miejmy coś, na co będziemy patrzeć wstecz z radością. Będę się radował, gdyż Wszechmocny Pan jest moją mocą i źródłem mej odwagi, niepokonaną armią. On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć z duchową pewnością po moich wyżynach. Tłumaczenie wzmocnione dodaje, że te wyżyny to wyzwania i miejsca odpowiedzialności. No dalej, nie każcie mi tego powtarzać. Pokażcie, że rozumiecie. Nie marnuj swoich zranień. Tak zatytułowałam dzisiejsze nauczanie. Każdy zostaje zraniony. Każdy pragnie uleczenia. Ale nie każdy, otrzymując je, jest gotów pomóc drugiej osobie. Wierzę, że we wszystkim, przez co przechodzimy, jest jakiś cel. Nie wierzę, że to Bóg przynosi nam zranienia.
Ale myślę, że czasami celowo nie przychodzi nam na ratunek tak szybko, jakby mógł. Jak wielu z was czuje, że mógłby się pośpieszyć? I czasami nie możemy doszukać się powodu tej zwłoki. Jeżeli możesz mi pomóc teraz, dlaczego dajesz mi przez to przechodzić przez kolejny rok, zanim mi pomożesz? Dlatego, że mówiąc szczerze, czasami jesteśmy zupełnie jak dzieci. I tak jak dzieciom trzeba pozwolić trochę pocierpieć przez chwilę, to ponoszą konsekwencje tego, co zrobiły. Dlaczego? Bo je kochamy i chcemy, żeby nauczyły się już więcej tak nie robić. Więc jeżeli sama się wpakowałam w kłopoty poprzez swoją niewiedzę, złe wybory, nieposłuszeństwo albo cokolwiek innego, czasami najlepszą rzeczą, jaką Bóg może dla mnie zrobić, nie jest szybki i bezbolesny ratunek, ale pozwolenie mi na przejście tej lekcji, ponieważ najlepiej się uczymy i zdobywamy doświadczenia przez to, przez co przechodzimy. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg szuka robotników do pracy w Jego Królestwie, ale chce ludzi z doświadczeniem. Amen. Możemy ukończyć 5 różnych kierunków studiów i nie być tak cenni jak ktoś, kto nie ma żadnego tytułu, ale ma 5 lub 10 lat doświadczenia. Ale moje życie jest już zmarnowane. Nie, wcale tak być nie musi. Wiecie, kiedy Jezus nakarmił 5000 ludzi, w koszach pozostały tylko okruszki i kawałki chleba. W Jana 6:12 czytamy, że Jezus powiedział: zbierzcie pozostałe kawałki, aby się nic nie zmarnowało. I wierzę, że Bóg mówi tak dzisiaj do każdego z nas. Chcę pozbierać wszystkie kawałki, wszystkie cząsteczki, które wydają nam się bezużyteczne. Wszystko, o czym myślimy, że jest w naszym życiu bezużyteczne. Chcę, żebyśmy to wszystko zebrali i powiedzieli: proszę, Boże, oto moje życie. Bóg weźmie te wszystkie połamane kawałki naszego życia i uczyni z nich coś pięknego i dzięki swojej łasce sprawi, że będziemy w stanie wykorzystać dawne zranienia do błogosławienia i pomagania innym ludziom. Jedyne, co musimy zrobić, to chwilę o tym pomyśleć. Jeżeli podoba wam się moje nauczanie, to dlatego, że nie uczę was czegoś, co wyczytałam w poradnikach i teraz powtarzam na scenie. Doświadczenie jest czymś, co odróżnia martwą, suchą teologię od namaszczonego nauczania. Powiem to jeszcze raz. Doświadczenie jest czymś, co odróżnia martwą, suchą teologię od namaszczonego nauczania, które zmienia każdego, kto je słucha. Właśnie dlatego dwoje ludzi może nauczać na ten sam temat, ale jeżeli jeden człowiek przygotował kazanie na podstawie książek, to może was nim uśpić, a to samo nauczanie wypowiedziane przez kogoś, kto je przeżył i doświadczył tego, o czym mówi, rozpali w was ogień i dotknie waszych serc tak, że wasze serca ulegną zmianie. A ja mówię wam prawdę i w moich nauczaniach staram się nie poruszać tematów, o których nie mam pojęcia. Ktoś ostatnio mi zasugerował: powinnaś zrobić serię nauczań na temat Księgi Objawienia. Odpowiedziałam: nie, nie powinnam. Nie powinnam. Dlaczego? Bo ja jej nie rozumiem. Wiem, że jest ważna i ją czytam, ponieważ Biblia mówi, że to przynosi błogosławieństwo, ale istnieje już 1000 różnych teorii na temat czasów ostatecznych. Więc powiem wam, jaka jest moja teoria. Bądźmy na nie gotowi w każdej chwili. Nie wiem, po co musimy to wiedzieć, skoro nawet Paweł sądził, że żył w czasach ostatecznych. Tak samo jak wszyscy mówimy, że Jezus niedługo przyjdzie ponownie, ale jeżeli nawet Paweł już żył w czasach ostatecznych, to my chyba żyjemy w najostateczniejszych czasach. Więc nie wiem, czy Jezus przyjdzie ponownie za mojego życia, ale powiem wam, dlaczego jestem szczęśliwa, bo nawet gdyby przyszedł dzisiaj, to jestem gotowa do drogi.
I w taki sposób powinniśmy żyć. Nie powinniśmy myśleć, mam nadzieję, że załapię się na serię nauczań na temat Księgi Objawienia, żeby się dowiedzieć, kiedy Jezus przyjdzie ponownie. Nie, moi drodzy, musimy żyć w gotowości, a nie się przygotowywać. Nie bójmy się śmierci, ale cieszmy się perspektywą pójścia do nieba. Wtedy dopiero zaczyna się życie. A Jezus niedługo powróci, więc nie ma czasu na wygłupy i ignorowanie tego, co Bóg mówi nam, żebyśmy robili. Pierwszą rzeczą, od jakiej możemy zacząć tu i teraz, jest wybaczenie wszystkim ludziom, którzy nas kiedykolwiek zranili i podjęcie decyzji, że nie będziemy już dłużej żyć gniewając się na tych, którzy nas zranili. Chcemy, żeby zostali zbawieni i żeby mieli dobre życie. A kiedy zaczniemy tak robić, to diabeł może się równie dobrze wynieść, bo straci nad nami całą kontrolę. Jest dzisiaj z nami w tym miejscu obecność Ducha Świętego. Połączyłam dzisiaj ze sobą chyba 20 różnych nauczeń. Już nie wiem, o czym dzisiaj mówimy. Zamieńmy swój bałagan w swoją nową służbę. Któregoś dnia rozmawiałam z pewną kobietą, której życie potoczyło się zupełnie inaczej, niż się tego spodziewała. Pamiętam ją jeszcze przed ślubem, kiedy zapowiadała się na wspaniałą nauczycielkę słowa. Pracowała już u nas wtedy przez jakiś czas w służbie dla więzień. Wyszła za mąż i urodziło jej się pierwsze dziecko, córeczka, która się okazało cierpiała na porażenie mózgowe, a na dodatek zdiagnozowano u niej autyzm. Więc mówiąc krótko, była to ciężka sytuacja. Potem urodziła synka i lekarze powiedzieli jej, że też będzie autystyczny. Ale ona się sprzeciwiła i powiedziała nie. Na pewno tak się nie stanie. Ostatecznie okazało się, że jest zdrowy. I zamiast być zgorzkniałą, rozżaloną za to, że jej życie nie potoczyło się tak, jak się spodziewała, ta kobieta przemieniła swoje doświadczenie w służbę. Dziś współpracuje z dużą ilością kościołów nad wprowadzaniem specjalnego programu, stworzeniem specjalnych pomieszczeń i zebraniem wolontariuszy, którzy będą się opiekować dziećmi ze specjalnymi potrzebami w niedzielne poranki, tak aby ich rodzice mogli przez jeden krótki czas w tygodniu spokojnie pójść na nabożeństwo. Nie wiem do końca, jak to jest, bo nigdy nie byłam w podobnej sytuacji, ale ona sobie radzi. Widzicie, kiedy dzieje się nam coś złego, a my to zamieniamy i próbujemy wykorzystać ku czemuś dobremu, to pomaga nam radzić sobie z cierpieniem. Nie oznacza to, że codzienne życie nagle przestaje być ciężkie, ale używamy tego, co nam się przydarzyło, by pomóc innym, ponieważ widzieliśmy, co Bóg może zrobić w naszym życiu, jeżeli za Nim podążamy. Świat postrzega to wszystko zupełnie inaczej i nie rozumie, jak można przeżyć tragedię i wyjść z niej zwycięsko, będąc nawet w lepszym miejscu, niż zanim się wydarzyła. Właśnie takiemu Bogu służymy. Tak, właśnie takiemu Bogu służymy. On potrafi obrócić tragedię i zamienić ją w błogosławieństwo. Wiecie, wielu rzeczy nie rozumiem, ale to jedno wiem i wierzę w to. Nie daję wam tylko wykładu. Wierzę, że jeżeli szukamy Bożej woli i kochamy Go, to On we wszystkich wydarzeniach naszego życia współdziała z nami ku dobremu. Naprawdę w to wierzę. W gronie ludzi, którzy ze mną pracują i z którymi się spotykam, mamy takie powiedzenie: wszystko się dobrze skończy. Słuchajcie, przez cokolwiek teraz przechodzicie, jeżeli będziecie podążać za Bogiem, to wszystko się dobrze skończy. Nie składam obietnic tym, którzy żyją w nieposłuszeństwie, ale jeżeli chcecie kochać Boga i podążać za tym, gdzie was prowadzi,
To wiecie, że tak będzie? W tej serii rozmawiamy, jak być wzmocnionym, ale nie złamanym, zranionym, ale nie zgorzkniałym, a to oznacza porzucenie całego bałaganu z naszej przeszłości, bez robienia żadnych wymówek w stylu: ale ty nie wiesz, przez co przeszłam, nie wiesz, jakie to trudne, wiem, jakie to trudne. Bóg nie namaścił nas do łatwych rzeczy. Otrzymaliśmy moc Ducha Świętego w naszym życiu, ponieważ, posłuchajcie uważnie, możemy zrobić wszystko, do czego Bóg nas powołuje, bo On pomoże nam to wykonać. Możemy nawet wybaczyć. Drugi list do Koryntian 1, 3 i 4. To fantastyczne wersety. Błogosławiony, wychwalany i uwielbiany niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. I słuchajcie teraz uważnie. Który pociesza i wzmacnia nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać i wzmacniać tych, którzy przechodzą przez ucisk, tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. O czym jest tu mowa? O tym, że kiedy popadamy w jakieś kłopoty, możemy zawołać po pomoc do Boga wszelkiego pocieszenia. A Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia przyjdzie nas wzmocnić. Zależy Mu na tym, żebyśmy się lepiej czuli. Ale jest też nawet coś ważniejszego. Bóg chce nas pocieszyć, dlatego że zostaliśmy zranieni. On chce nas uleczyć, ale potem pragnie, abyśmy poszli i pomogli komuś innemu, bo doświadczyliśmy tego działania w naszym życiu, więc teraz jesteśmy w tym doświadczeni, by opowiadać innym, jak Bóg może im pomóc. Bóg może im pomóc i ludzie nam uwierzą, nie dlatego, że jesteśmy przekonujący, ale dlatego, że z powodu własnych doświadczeń mamy namaszczenie nad naszym życiem. Kiedy przechodzimy przez trudne rzeczy, wychodzimy z nich z nowym namaszczeniem. Słuchajcie, kobieta, która namaściła stopy Jezusa, musiała najpierw rozbić flakonik. Podobnie, zanim wypłynie namaszczenie, musimy być gotowi na trochę rozbijania. A jeżeli poczytacie o tym, jak powstaje olejek do namaszczania, to powstaje on z nasion, które muszą być najpierw zgniecione, żeby wypłynął ze środka. I czasami nasze ciała muszą być rozbijane i zgniatane, żeby Bóg wydobył z nich całe dobro. Ile razy w życiu mówiliśmy Bogu: to za dużo, to mnie wykończy. I pewnego dnia wreszcie do mnie dotarło, że to prawda. To nas naprawdę wykańcza, żeby Jezus mógł coraz bardziej w nas żyć. Słyszycie? O, nie mogę już tego dłużej znieść. Właśnie, że możesz. Gdybyś nie mógł, to byś przez to nie przechodził. Dobrze, Bóg nas pociesza i czegoś od nas oczekuje, że pójdziemy do kolejnej osoby, która potrzebuje pocieszenia. Przecież Bóg nie ulecza nas tylko po to, żebyśmy mogli się zrelaksować i świetnie poczuć. Jest ku temu jakiś cel. Gdyby go nie było, to już dawno byśmy się stąd zawinęli do naszej willi w niebie. Nieważne, jak starzy lub młodzi jesteście, Bóg ma dla was konkretny cel. Jeżeli wciąż tu jesteśmy, to znaczy, że Bóg ma dla nas konkretny cel. Więc zamiast cały czas słuchać nauczania i czekać, aż ktoś coś dla nas zrobi, dowiedzmy się, co Bóg chce, żebyśmy zrobili i zróbmy to. I prawdopodobnie nie będzie to służba nauczania na scenie. Lepiej módlmy się do Boga, żeby tak nie było. Każdy może komuś pomóc. Każdy z nas może podarować komuś uśmiech. Możemy uczynić czyjeś życie lepszym i wtedy zaczyna się przepełniać taką radością, że nagle nie wiemy, co ze sobą zrobić. Kiedy przechodzimy przez ciężkie wydarzenia, Boży plan wydaje się dla nas niezrozumiały. Wiem, że niektórzy z was przechodzą teraz przez bardzo ciężkie sytuacje, które nie mają dla was sensu i które są niezrozumiałe i wydają się niesprawiedliwe. Ale zaufajmy Bogu i czyńmy dobro. Czy kiedykolwiek to zauważyliście, czy nie, ale ja zaczęłam dostrzegać w moim życiu, że czasami pojawia się w nim poważny problem, którego nie potrafię sama rozwiązać. I nie ma dla niego żadnego rozwiązania, niczego, co
mogłabym zrobić, ale w tym samym czasie, kiedy nic nie mogę zrobić, Bóg używa mnie do pomagania innym ludziom w ich problemach. To trochę denerwujące. Nachodzi mnie wtedy taka myśl, że dlaczego pomagam innym z ich problemami, skoro sama nie potrafię sobie poradzić? Odpowiedź jest prosta. Bóg nie chce, żebyśmy sami sobie pomogli. On chce, żebyśmy pomagali sobie nawzajem. A więc to działa tak, że kiedy ja pomagam wam, to Bóg pomaga mi, ale jeżeli staram się pomóc sama sobie i nie mam czasu dla innych, to w rezultacie tylko marnuję swój czas i od nikogo też nie otrzymam pomocy. Rozumiecie? Więc jeżeli właśnie zmagacie się z jakimś problemem, przestańcie próbować go samodzielnie rozwiązać. Oczywiście róbcie to, co wam Bóg pokazuje, ale przede wszystkim bądźcie błogosławieństwem dla innych. Zacznijmy się zachowywać tak, jak przystało na prawdziwych chrześcijan. Musimy się po prostu do tego zabrać. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jak możemy przekonać świat? Każdy, kto mianuje się chrześcijaninem, niech idzie i okazuje innym miłość. Kochajmy naszych wrogów, kochajmy naszych braci, siostry w Chrystusie, wybaczajmy ludziom, którzy traktują nas jak śmieci, błogosławmy im i pomagajmy im w potrzebie. Józef został zraniony, ale kiedy otrzymał pomoc, to co zrobił? Pomógł innym. Księga Rodzaju 50:18-21. Po przesłaniu wiadomości przyszli też sami bracia. Upadli przed Józefem w akcie spowiedzi i oświadczyli: jesteśmy twoimi sługami i niewolnikami. To ci sami bracia, którzy go sprzedali. Józef odpowiedział im: nie bójcie się. Czy ja zajmuję miejsce Boga? To on wymierza sprawiedliwość, nie ja. Innymi słowy, tak, jestem teraz na takiej pozycji, że mógłbym się na was zemścić, ale to nie moje zadanie. Moim zadaniem jest błogosławić wam, a Bóg zajmie się wszystkim innym. Słyszycie? Moim zadaniem jest błogosławić wam, a Bóg zajmie się wszystkim innym. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro. I słuchajcie dalej, by dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny lud. Bóg musiał doprowadzić Józefa do miejsca, w którym nie tylko miał do tego odpowiednią pozycję, ale też wystarczająco dużo doświadczenia, żeby zarządzać domem faraona w czasie głodu i jednocześnie móc zająć się swoją własną rodziną, która go zraniła. Słuchajcie, Bóg jest dużo mądrzejszy od nas. Wiecie, Rut cierpiała, kiedy umarł jej mąż i szwagier, jej teściowa. Noemi była Żydówką, a Rut Moabitką, która wielbiła moabskie bóstwa. Więc kiedy mąż Noemi umarł, tak jak mężowie jej synowych, czyli jej synowie, postanowiła wrócić do swojego ludu, do ziemi judzkiej i zachęcała Moabitkę Rut, żeby ta udała się do swojego domu rodzinnego, mówiąc jej: jestem uboga, bez grosza, nie mogę ci nic ofiarować, nie zaopiekuję się tobą. Ale Rut wybrała trudniejszą drogę. Wiecie, jak trudno jest znaleźć kogokolwiek, kto wybierze trudniejszą drogę? Mojżesz taką wybrał. Biblia podaje, że zdecydował się znosić trudy wraz ze swoim ludem, zamiast żyć jako syn faraona. Porzucił swoje dawne wygodne życie, żeby podążać za Bogiem i być w miejscu, w którym mógł pomagać innym. Rut podobnie wybrała, zostając ze swoją teściową i razem głodowały. Musiała więc zbierać pokłosie na polach, żeby nie umrzeć z głodu. Wybrała trudniejszą drogę, bo wierzyła, że tego chciał od niej Bóg. I powiedziała Noemi: twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Ostatecznie wyszła za mąż za najbogatszego człowieka w kraju i wpisała się również w rodowód Jezusa Chrystusa. To dopiero nagroda.
Nasze zranienia mogą służyć dobru, jeżeli jesteśmy posłuszni i podążamy za Bogiem. Użyję ich nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra ludzi wokół nas. Niech Twoje zranienia staną się dla kogoś pomocą.